Niekiedy przy drobnych defektach wystarczy polerowanie. Amator czasem będzie miał wątpliwości, czy polerowanie zakończy się sukcesem, ale proces jest na tyle łatwy, że warto spróbować, zanim zabierzemy się za coś bardziej poważnego. Tutaj widać akurat drobne kleksy na tylnej klapie, które same w sobie nie osłabiają powłoki lakierowej, ale wygląda to jak wąsy na dupie, więc warto je usunąć. Tym bardziej, jeżeli roboty jest naprawdę niewiele. Wszystkiego, czego potrzebujecie, to ten zestaw do polerowania i renowacji reflektorów i wiertarka z regulowanymi obrotami. Można użyć najpierw gąbki melaminowej, ale ona usuwa co prawda uciążliwe, ale jednak drobne usterki. Całą sprawę zaczynamy od oczyszczenia pola walki, że tak powiem. Myjemy, wycieramy. Chodzi o to, żeby nie było tu żadnych drobin piasku, które zaburzyłyby polerowanie. Jeśli nie chcemy zahaczyć o przylegające elementy, to można je zamaskować. Następnie wygładzamy rysy. W zależności od stopnia porysowania zaczynamy albo papierem wodnym, albo jeśli wada nie jest głęboka, od razu welwetem ZIA 2000. Jak widać, w tym przypadku już sam welwet daje super efekt i patrząc na film, można by sądzić, że już wystarczy, ale jednak po welwecie powierzchnia lekko matowieje i żeby wszystko się błyszczało jak należy, trzeba to wypolerować. Film niestety nie zawsze wszystko idealnie pokazuje, tak już jest z powierzchniami o dużym połysku. Zawsze się jakieś światło odbija, pojawiają się refleksy, które przekłamują obraz. Zatem zakładamy przystawkę na wiertarkę, wstrząsamy pastą polerską i zaczynamy. Pasty dajemy niewiele, jak widać, albo na element, albo na przystawkę, jak komu wygodniej. Na początku rozcieramy pastę na powierzchni. Polerowanie rozpoczynamy od wolnych obrotów. Nie ma tu zaszytej jakiejś głębokiej tajemnicy, chodzi po prostu o to, żeby pasta nie wyleciała nam spod tarczy na zewnątrz i dlatego zanim ją dokładnie rozprowadzimy, obroty dajemy wolne. Potem przyspieszamy i płynnymi ruchami działamy tak, aby wyrobić pastę. Maszynkę przyciskamy leciutko do powierzchni i w sytuacji, kiedy wyczujemy, że ruch nie idzie już płynnie i jakby się tępi, to pracę przerywamy. Jak zostało jeszcze trochę pasty, to możemy spryskać wodą i jeszcze chwilę działać. Jak finalny efekt jest zadowalający, to mamy fajerland. Jeśli nie, to powtórka. Sami widzicie, że robota nie jest skomplikowana, nie jest to golenie jeża. Koszt też jest w stosunku do efektu bardzo mały. Polerowanie jest procesem, który daje najlepszy efekt przy najmniejszym nakładzie pracy i pieniędzy. Mówimy tu oczywiście o polerowaniu miejscowym. Polerowanie całego pojazdu to już naprawdę gruba robota. Wycieramy pozostałości pasty, nabłyszczamy płynem Magic, który ułatwi również wyciągnięcie resztek pasty z zakamarków i podziwiamy.